Cześć. Jesteśmy dzisiaj w sklepie Music Express. Mam przed sobą trzy prototypy Rolanda Aira. TR-8 to jest następca TR-808 oraz TB-3, czyli następca TB-303. Syntezator basowy z sekwenserem krokowym. Tutaj mamy syntezator perkusyjny z sekwencerem krokowym. Przyznaję, że ten instrument nauczył mnie pokory. Znaczy po raz kolejny się okazało, że moje doświadczenia z różnych instrumentów, jakkolwiek może i są szerokie, może są duże, to i tak człowiek nie wie wszystkiego, nie jest w stanie ogarnąć. Ja zawsze traktowałem TR-808 jako zestaw sampli. Przykład. Stopa. Werbel. Tomy. Rimshot. Handclap. To było dla mnie TR-808. Okazuje się, że to jest dopiero początek zabawy. Po pierwsze, każdy instrument możemy stroić, do tego kształtować długość wybrzmienia. W przypadku stopy i werbla dodatkowo mamy parametry kompresja i atak. Werbel. Środkowe wartości są domyślnymi wartościami, tak jak to brzmi w TR-808. Jak widać, już mamy większe możliwości niż na przykład w modułach dźwiękowych, gdzie był zestaw TR-808. Teraz dalej. Tutaj mamy, tak samo jak w prawdziwym TR-808, 16 padów. Działają lepiej niż w oryginale. W oryginale czasami trzeba było 2-3 razy powtórzyć, aczkolwiek nie można tego porównać do na przykład Beat Machine Akaja. Te pady nie mają dynamiki i repetycji też za bardzo nie mają. Ale one nie do tego służą. To jest sekwencer krokowy tak naprawdę. 16 kroków w sekcji A i w sekcji B, w partii B kolejne 16, czyli razem możemy mieć 32 kroki. 4 poziomy skali czasowej. Triolowa, 4 takty, 2 takty. Co dalej? No, najważniejsze w tym instrumencie jest to, że mamy sekwencer, którym możemy w czasie rzeczywistym wbijać rytmy. Przykład. Wybieramy instrument i w skali czasowej wbijamy, gdzie ma uderzyć.
każdy instrument możemy wyciszyć. Mamy wejście audio, możemy wyjść z TB3 do TR8 i mamy również pętlę sterującą sidechainem, czyli w tej chwili możemy ustawić tak, że sidechain, że stopa, znaczy uderzenia miary będą nam wyciszać bas. Posłuchajmy. Mamy również akcenty. Ustawimy sobie akcent tutaj. Teraz ustawiliśmy drugi schemat. Pierwszy teraz. Teraz możemy połączyć dwa schematy razem, czyli mamy w tym momencie 32 kroki.
tego mamy oczywiście swing. To nie wszystko. Możemy skrócić ilość kroków, na przykład w sekwencji A. Teraz mamy 16, a za chwilę skrócę do 14. Łącząc dwa, robimy bardzo koślawy rytm. Dokładając shuffle, czyli swing. Możemy dać na przykład na wybrane miary pogłos. Na przykład na rimshot możemy dać delay. Oprócz tego mamy modyfikator typu skater, który może generować następujące efekty. Możemy również wbijać rytmy w czasie rzeczywistym.
łapę, tak? Oprócz tego mamy możliwość przełączenia różnego zestawu.